Cześć wszystkim. Jak Piotrek mnie przedstawił, nazywam się Łukasz Szybka i jestem współzałożycielem mikrofiremki, która się nazywa Cloud Corridor. A przyszedłem do Was dzisiaj z tematem bliższym, miękkim tematom moralności, etyki. A wszystko tak naprawdę wzięło się od tego, że od już prawie 10 lat jestem freelancerem i za każdym razem, kiedy spotykam się z nowym klientem albo przedłużam kontrakt, który już mam, powstaje pytanie, a dlaczego ty? Co wyróżnia cię na rynku? Do tej pory musiałem to argumentować wiedzą, później, raczej podstawą, pracowitością, potem wiedzą, doświadczeniem. A ostatnie czasy, pandemia COVID-u, sprawiły, że musiałem to przemyśleć jeszcze bardziej. Sytuacja na rynku, na którym ja pracuję, czyli wyższa edukacja w Stanach Zjednoczonych obecnie, dosyć mocno została zaafektowana przez pandemię. W związku z tym mieliśmy pewne zmiany, mieliśmy pewne bardzo trudne rozmowy i między innymi przez te rozmowy, ale przez samą też pandemię, to wyizolowanie, znalezienie chwili dla siebie na przemyślenie tego, co ja robię, co ja chcę robić, dlaczego to robię, jak to wszystko robię, zacząłem się zastanawiać, pytać sam siebie o pewne rzeczy. I ponieważ jestem ogromnym fanem podcastów, zacząłem słuchać nowego dla mnie podcastu, Clean Coders. Bardzo polecam, rewelacyjny, bardzo merytoryczny podcast, którego bardzo częstym gościem jest człowiek, którego od wielu, wielu lat, praktycznie od początku mojej kariery podziwiam, czyli wujek Bob, Robert C. Martin. I w jednym z tych podcastów, a tak naprawdę w dwóch z podcastów, ponieważ temat, który dzisiaj mam przedstawić w 22 minuty, moglibyśmy dyskutować przez kilka dni, przedstawił problem moralno-etyczny. Dlaczego my, programiści, nie mamy ustalonej jakiejś listy zasad etyki, wobec której powinniśmy postępować? Bardzo prostym przykładem innego zawodu, który posiada taki zestaw zasad, są lekarze. No i posiadają swoją przysięgę Hipokratesa, która jest przysięgana, wypowiadana przez wszystkich profesjonalistów branży medycznej na całym świecie. Między innymi przysięgają oni spełniać obowiązki sumiennie, służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu, nie nadużywać zaufania, strzec godności stanu lekarskiego, nie tylko swojego, ale całego stanu lekarskiego, do którego należą, a także coś, co dowiedziałem się dosyć niedawno, stale poszerzać swoją wiedzę lekarską. Oni obligują się do tego, że tak naprawdę, bardzo podobnie jak w naszej branży, nie będą stali w miejscu. No i skoro inne branże, takie jak na przykład medyczna, posiadają taki zestaw zasad, a nasza branża coraz bardziej jest zintegrowana z życiem codziennym każdego obywatela, idziemy do lekarza, badają nas mnóstwem urządzeń elektronicznych, które w momencie, kiedy coś pójdzie nie tak, będziemy narażeni na bardzo duże niebezpieczeństwo. Mamy wszczepiane różne urządzenia medyczne, które jeżeli coś z nimi będzie nie tak, będziemy narażeni nie tylko na kalectwo, ale także na śmierć. Podróżujemy pojazdami, które są naszpikowane naszymi tworami. Pociągi, samochody, samoloty. I coraz więcej niestety na świecie słyszy się o sytuacjach takich krytycznych, gdzie na przykład była awaria samolotu, statku kosmicznego, rozrusznika serca itd., itd. W związku z tym trzeba sobie zadać pytanie, znaczy można sobie zadać pytanie i do tego dzisiaj będę Was zachęcać, wobec jakich zasad ja chcę żyć, ja chcę pracować, ja chcę świadczyć swoje usługi. Ja będę mówił Wam z perspektywy swojej jako od już kilku lat kontraktora. Nie jestem członkiem żadnej konkretnej organizacji, skaczę między klientami, ale za każdym razem staram się przynajmniej, co dopiero sobie niedawno uświadomiłem, przestrzegać pewnych zasad i one są bardzo mocno zbliżone z tym, co Robert C. Martin kilka lat temu, dokładnie w 2015 roku, chciał sformułować w coś, co nazwał przysięgą programisty. Rozpoczął to w formie postu na blogu Clean Coderu i jego celem było w ogóle rozpoczęcie tej dyskusji. Potem pojawiły się prelekcje online, prelekcje na konferencjach, różne publikacje, ludzie zaczęli o tym rozmawiać, bo jest to problem, który tak naprawdę także nikt nie wie, oprócz tego, jakie zasady powinny być uwzględnione w takiej przysiędze. On tylko zaproponował 9 takich punktów, kto miałby nadzorować
taki organ, to już jest dalsza dyskusja, jak to by miało wyglądać organizacyjnie. I chciałbym Wam dzisiaj przedstawić podstawowe zasady tej przysięgi programisty. Podstawowe założenie całego dokumentu, który jest podlinkowany w materiałach, jedna z ostatnich stron moich slajdów, będziecie mieli możliwość zobaczenia tego. Każdy pojedynczy punkt tej przysięgi rozpoczyna się od słów w celu, w wolnym moim tłumaczeniu na polski, w celu ochrony i zachowania honoru profesji programisty przysięgam, że w miarę moich możliwości oraz osądu. I teraz przystępujemy do kolejnych kroków. Pierwszy punkt, który wydawać może się oczywisty, mówi, że nie będę produkował krzywdzącego, szkodliwego kodu. No tylko możemy sobie zadać pytanie, czym taki szkodliwy kod jest. Oczywiście kod może być szkodliwy w oczywisty sposób, celowo wyrządzić komuś krzywdę. Tak jak mówiłem, jeżeli mówimy o rozrusznikach serca, które są sterowane dosyć już rozbudowaną algorytmiką, jeżeli ktoś celowo by popełnił błąd, chciałby sprawić komuś krzywdę, jest to jeden ze sposobów, takich przykładów można mnożyć. Możemy także krzywdzić kogoś, wprowadzając kogoś w błąd, oszukując, narażając go na straty moralne czy fizyczne. Przykładowo, gdybyśmy oprogramowywali kantor wymiany walut i celowo byśmy zakłamywali, w jakim przeliczniku dana waluta będzie sprzedawana, bo pokazujemy jedno, sprzedajemy drugie, jak najbardziej też coś takiego jest rzeczą szkodliwą. Ale z drugiej strony, bo to wszystko dotyczy użytkownika końcowego, ale gdybyśmy popatrzyli na to trochę głębiej, to coś, co wydaje nam się oczywiste, przynajmniej ludziom, którzy chcą być w tej branży i starają się być w niej jak najlepsi, czyli członkowie takich community właśnie jak Warsaw.js, to uważane jest za złe tworzenie kodu, który jest trudny w utrzymaniu i w rozwoju. Czy to dla nas samych, bo spowalnia nas to w przyszłości, czy to dla zespołu, ale także dla klienta, ale również możemy to podciągnąć pod użytkownika końcowego. Więc wydawać by się mogło, że jest niemoralnym tworzenie kodu, który jest, wiemy, że jest, albo celowo to robimy, trudny w utrzymaniu, dlatego że w pewnym momencie przyniesie on konsekwencje negatywne dla kogoś, tak? Czy to dla użytkownika, czy to dla zespołu, dla klienta. Ale także, jeżeli byśmy popatrzyli z innej perspektywy, znów wracając do przykładu rozrusznika serca, pozostawienie systemu wrażliwego na niepożądaną eksplorację, tak jak było to w przypadku jednego z modeli amerykańskich rozruszników, gdzie nie został on dostatecznie zabezpieczony, a komunikował się, aby można było zmienić ustawienia za pomocą protokołu Bluetooth, naraziło setki tysięcy ludzi w Stanach Zjednoczonych na ataki hakerskie. Coś, o czym bardzo często nie myślimy na co dzień, a jednak jest bardzo istotnym aspektem. Jeżeli pozostawimy nasze systemy, które mają do czynienia z ludzkim organizmem, z ich zdrowiem, ich dobrobytem, otwarte, będzie to, mówiąc wprost, niemoralne, nieetyczne. Drugi z tych punktów mówi o tym, że kod, który produkujemy, będzie zawsze moją najlepszą pracą. Nigdy świadomie nie pozwolę, aby kod, który jest niewłaściwy, był akumulowany w naszym systemie. Czy to w sposób behawioralny, czyli jego działanie. Wiemy na przykład, że nie wszystkie warunki akceptacyjne klienta spełnia, a i tak próbujemy przemycić coś takiego do projektu. Albo po prostu wiemy, że nie jest to najlepszą praktyką. Wiemy, że w dalszym cyklu życia systemu będzie to sprawiało problemy. Oczywiście mówimy tutaj cały czas o celowości działania. Tak? Takie coś jest uważane według Roberta C. Martina jako rzecz niemoralna. Oczywiście możemy się zastanawiać, co jest naszą najlepszą pracą, szczególnie w korelacji z czasem. Jednego dnia nasza najlepsza praca będzie zupełnie lepsza niż innego. Chodzi tutaj o to, żeby na miarę naszych możliwości w danym momencie dać z siebie tak naprawdę wszystko. I jeżeli wiemy, że w naszym systemie istnieją wadliwe części tego systemu, to musimy posiadać albo stworzyć jasny i realny plan ich eliminacji. W przeciwnym wypadku będziemy dopuszczali do sytuacji, że nasz klient, nasz zespół, nasi użytkownicy ostateczni będą narażeni na konsekwencje tego, czy to wysoki koszt utrzymania, czy to zmniejszona wydajność naszego systemu, co według Roberta jest uważane za rzecz niemoralną. Jednym z dobrych rozwiązań tutaj, żeby
czemuś takiemu zapobiegać. Jest zasada dobrego skauta, która mówi nam o tym, że w momencie, kiedy pracujemy nad jakąś częścią systemu, to wychodząc z tej części systemu, kończąc jakiś etap pracy, zostawiamy go w lepszym stanie, niż go zastaliśmy. Mogliśmy korzystać tylko z jakiegoś modułu, ale zrefaktorowaliśmy go do takiego stanu, żeby był on lepszy, niż jak zaczęliśmy z niego korzystać, używać, przeglądać. Trzeci punkt mówi o tym, że z każdym kolejnym etapem będę posiadać szybki, powtarzalny dowód na to, krótki, na to, że to, co dostarczam, działa. Wydaje się to trywialne i oczywiste, ale oczywiście zaraz moglibyśmy wejść w bardzo głęboką dyskusję, czy testujemy, czy nie testujemy, szczególnie automatyczne, czy podejście TDD, DDD, BDD, jakkolwiek. Tylko tak naprawdę nawet jeżeli powiedzmy, że klient nam zabroni testować, stwierdzi, że nie ma czasu na coś takiego, że musimy tylko produkować kolejne elementy składowe naszego systemu, to naszym moralnym tak naprawdę obowiązkiem w tym momencie jest posiadać zestaw takich sprawdzeń, takich algorytmów, które nam pokażą, nam, naszemu klientowi, że to, co dostarczamy, jest działające, spełnia jego wymogi. Nie ma tutaj mowy w ogóle o jakiejkolwiek automatyce. W projekcie, w którym pracuję, przykładowo, klient zdecydował się, że wiele rzeczy nie będzie testowane automatycznie, co nie znaczy, że nie mamy żadnego quality assurance. Mamy ludzi dedykowanych, ponieważ są pewne rzeczy, które bardzo ciężko są związane ze sztuczną inteligencją, bardzo ciężko jest przetestować. Ich zachowanie jest zmienne z każdą kolejną rzeczą, ale pewne zachowania, pewne reakcje systemu są przewidywalne i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby je tworzyć. W tym momencie my posiadamy pewien scenariusz na każdą modyfikację, na każdą rzecz, którą robimy. Posiadamy scenariusz, który jest dokumentowany, który osoba przed wdrożeniem musi przejść i zweryfikować, że faktycznie tak, to co nasz zespół dostarczył, działa tak jak powinno, możemy to dopuścić do produkcji. Co powtarzam, nie jest rzeczą automatyczną. Mogą to być rzeczy automatyczne, mogą nie. Chodzi o to, żeby zawsze była jakaś, brzydko to zawsze, podkładka, żebyśmy mogli udowodnić, że to, co faktycznie działa, działa. Kolejna rzecz jest bardzo mocno związana z extreme programming i praktyką continuous integration, o którą uwielbiam osobiście i moglibyśmy zrobić kolejną prezentację. Mówi ona o tym, że będę robić częste, małe dodatki do kodu i nie będę dzięki temu spowalniał pracy, nie będę wpływać negatywnie na pracę mojego zespołu. Nie będziemy pracować nad jakimś featurem w sposób taki, że zablokujemy dużą część systemu albo jego rozwoju na 3, 4, 5, 10 tygodni i potem przyjdzie cały zespół, tak zwany merge hell. Dlatego, że my za każdym razem prawie w ogóle nie ma sytuacji, są bardzo nieliczne wyjątki od tej zasady. Zawsze możemy zaplanować tak tą pracę, żeby nasza kontrybucja była jak najmniej szkodliwa dla reszty zespołu, żebyśmy mogli integrować się bardzo często. Tutaj mówimy o praktykach takich jak trunk-based development, continuous integration, mówiące o tym, że codziennie dostarczamy nowe fragmenty, czyli zamykamy się w oknie maksymalnie 8-godzinnym itd., itd. Taka zmiana tak naprawdę mentalna sprawia, że dodając jakąkolwiek rzecz do naszego systemu, wiemy, że nie szkodzimy ludziom. Oni wiedzą i są otwarci na każdą nową kontrybucję. Nie boją się w dowolnym momencie zintegrować się z naszymi rozwiązaniami. Ich praca jest wygodniejsza, ich praca jest przyjemniejsza, bardziej optymalna, o czym też za chwilę powiemy. Kolejny punkt mówi o tym, że będziemy bez strachu i nieustannie poprawiać nasze twory w każdej dowolnej chwili, którą tylko mamy i nigdy nie będziemy zmniejszać jakości naszego systemu. No i można się zastanowić, dlaczego nasze systemy z czasem tracą na jakości, są trudniejsze w rozwijaniu, w utrzymywaniu, dlatego że bardzo często boimy się zmian. To się łączy po części z poprzednim punktem, ale strach, który się za tym kryje, można mówić, że tak naprawdę możliwe, że nasza poprzednia praca nie była dostarczona w 100% tak, jak powinna. Czyli w którymś momencie, czy to byliśmy nieuczciwi wobec klienta, czy może wobec siebie, stworzyliśmy coś, czego nie jesteśmy do końca pewni,
nie podzieliliśmy się tym zespołem, nie mamy planu naprawczego takiej sytuacji. Oczywiście są sytuacje takie jak problem na produkcji, który nagle trzeba szybko rozwinąć i wtedy te wszystkie punkty, o których dzisiaj mówię, trzeba wyrzucić sobie do kosza i wrócić do nich dopiero w momencie, kiedy awaria zostanie rozwiązana. Ale taki strach potrafi nas paraliżować, a jeżeli my nie zawalczymy z naszym strachem, to tak naprawdę będziemy wpływać na całą resztę. Znowu wracamy do naszego zespołu, do naszego klienta, do jego klientów, czyli docelowych odbiorców bardzo często naszego systemu. Takie zachowanie, taki strach jest też postrzegany przez Roberta Martina jako rzecz niemoralną, jako nieszczerą. Kolejny punkt jest bardzo istotny w aspekcie pracy zespołowej. Mówi on o tym, że będę robił wszystko w mojej mocy, aby utrzymywać moją produktywność, a także produktywność innych na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy i nie będę robić niczego, co mogłoby zniwelować w jakikolwiek sposób tą, czy obniżyć tą produktywność. I z punktu widzenia mnie jako kontraktora, moim obowiązkiem jako osoby, która świadczy usługi, jest dbanie nie tylko o to, jaki produkt dostarczam, jaki kod, jakiej jakości, ale de facto także dbanie o siebie w sposób pozwalający mi na pracę na najwyższym poziomie możliwie zawsze. Tak? Wiadomo, że są różne sytuacje, mamy małe dzieci, pokłóciliśmy się z żoną, cokolwiek takiego, ale w każdym, jeżeli tylko mamy możliwość zadbać o siebie, czyli wyspać się, zjeść, odpocząć psychicznie, każdy jest inny, dla każdego to będzie oznaczało coś zupełnie innego. Naszym obowiązkiem jest zrobienie czegoś takiego. Nie wyobrażałbym sobie na przykład pilota samolotu, który wchodzi do kabiny na kacu. Takie coś jest niewyobrażalne, a my, którym nam powierza się często bardzo krytyczne systemy, nie mamy jakichś takich obostrzeń. Oczywiście są firmy, które sprawdzają trzeźwość i różnego typu rzeczy, ale nikt nie sprawdza takich rzeczy jak niewyspanie. To pozostaje w naszym interesie. Ale także aspekt zespołowy, to jak my się czujemy, to w jakiej sytuacji my jesteśmy, nie może wpływać negatywnie na innych. My powinniśmy podwyższać tak naprawdę ich produktywność, a nie ją obniżać. I tutaj krytyczna jest oczywiście rola liderów i menedżerów, aby stwarzali nam warunki do pracy optymalne do tego, do czego zostaliśmy zatrudnieni, czyli tworzenie kodu. Kolejny punkt mówi o tym, że będę stale zapewniał, że ktoś może mnie zastąpić. Jest coś, co nazywa się bus factor, czyli współczynnik, ile osób musiałby wpaść pod autobus w drodze do pracy, żeby nasz projekt nie mógł pójść ani kawałka dalej. Niestety byłem w takich sytuacjach, gdzie były takie osoby i w momencie, kiedy ich z nieprzewidzianych powodów zabrakło, projekt po prostu staje. Zaczynamy się wszyscy kręcić w koło, nikt nie wie, jak ruszyć na przykład bazę danych czy systemy zabezpieczeń. Wymiana wiedzy tak naprawdę jest tutaj krytyczna i nie możemy być silosem, nie możemy zachowywać jej tylko dla siebie, jest to niemoralne, bo gdy nas zabraknie, projekt, dla którego pracujemy i dajemy z siebie wszystko, w tym momencie staje. Punkt 8 mówi o tym, że będę produkować estymaty, które są szczere i nie będę dawać żadnych obietnic bez pokrycia tak naprawdę. I tutaj jest mowa o tym, że po pierwsze nie zgadujemy, nie oszukujemy, czyli nie mówimy klientowi, że coś nam zajmie 2 dni, a tak naprawdę wiemy, że to zajmie 2 tygodnie. Jest to niemoralne, ale szczerość powinna także dotyczyć nie tylko planowanego czasu, ale również prawdopodobieństwa oraz potencjalnych problemów z tym związanych. Czyli jeżeli wiemy, że coś może wpłynąć na naszą sytuację, na nasze wykonanie, musimy być o tym otwarci, musimy podejść do tego w sposób iteratywny. I ostatni punkt mówi o tym, że bardzo podobnie do przysięgi Hipokratesa, że nigdy nie przestanę się uczyć i będę stale się rozwijać. I tak naprawdę niezależnie od naszego doświadczenia, ja już w swoim doświadczeniu mam prawie 15 lat, a tak naprawdę cały czas czuję się, szczególnie będąc w takich rewelacyjnych środowiskach jak meetupy lokalne czy ogólnopolskie, ja żyję w przeświadczeniu, że jestem juniorem, ja jeszcze nic nie umiem, ale chcę się uczyć i do tego tak naprawdę my też powinniśmy się wszyscy zobowiązywać. Te wszystkie 9 punktów, o których powiedziałem, chciałbym tak naprawdę, żeby w pewien sposób zastymulowały Was do tego, żeby pomyśleć o tym, czy faktycznie
daje się wszystko, a jeżeli nie daje się wszystkiego, jeżeli postępuje w jakiś sposób niewłaściwy, oczywiście każdy może mieć swój własny i na pewno ma kodeks moralny, może uważać, że pewne punkty go nie dotyczą, jakieś dodatkowe go dotyczą. Chodzi o to, żebyśmy zastanowili się w głębi, co robimy, dlaczego to robimy, a jeżeli nie robimy, dlaczego? Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy w środowisku, byłem niestety w takich sytuacjach, gdzie nie dawałem z siebie wszystkiego, ani klientowi, ani swojemu zespołowi, bo po prostu byłem nieszczęśliwy. Nie miałem tam odpowiednich możliwości, ja też swojemu zespołowi w tym momencie swojego życia nie dawałem wszystkiego. Jedynym rozwiązaniem akurat w tamtym przypadku było odejście. W innej sytuacji wystarczyło po prostu porozmawiać. Ta szczerość, otwartość, nieukrywanie rzeczy jest tutaj niesamowicie krytyczna. Jeżeli zastanowimy się nad tymi rzeczami, niekoniecznie zmieniając cokolwiek, automatycznie już w tym momencie, w moim mniemaniu, staniemy się lepsi. Na zakończenie do polecenia mam przesłuchanie oryginałów podcastu Clean Coders, w którym występuje Robin C. Martin z tematem właśnie przysięgi programisty. Sama przysięga programista jest w pierwszym linku. Ale chciałbym też otworzyć waszą świadomość nie tylko na branżę medyczną, ale żebyście zastanowili się, gdzie jeszcze w jakiejś branży takie rzeczy są istotne. Z mojego punktu widzenia taką branżą, ponieważ niedawno wykończałem mieszkanie, jest branża budowlana. I zacząłem słuchać podcastu The Modern Craftsman, który jest prowadzony przez trzech budowniczych, takich nazwijmy, w Stanach Zjednoczonych. Każdy w zupełnie innej sytuacji rynkowej, w zupełnie innej sytuacji życiowej, ale opowiadają o tym, jak według nich ta branża powinna wyglądać. Bardzo często dotykają etyki, więc polecam otworzyć się na coś zupełnie innego. Skoro wzorce projektowe bierzemy z branży architektonicznej, budowlanej, to czemu by nie podejście do etyki, czy też do moralności naszej codziennej pracy. I z mojej strony to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało, śmiało zapraszam. No brawo Łukasz, świetnie, że poruszyłeś ten temat. On na pewno jest dla wielu z nas niezbyt nie taki łatwy, no bo często jest tak, że tematy etyczne no, są ogólnie trudne, szczególnie, że są różne etyki, nie mamy jednej etyki, jest wiele etyk. Są etyki, które bardziej wartościują output, czyli to, jakie są skutki danego działania, a są też etyki, które stawiają na twarde zasady, które powinny być zawsze stosowane, niezależnie od tego, jakie będą tego skutki. Czyli na przykład nie kłamiemy nigdy i nawet jeżeli to powiedzenie prawdy doprowadzi do tego, że wiele osób w firmie zostanie zwolnionych i projekt zakończy się niepowodzeniem, to i tak powinniśmy mówić prawdę. Czy na przykład zdarzyło ci się spotkać z takimi dylematami? Jak najbardziej. Niestety, szczególnie jak byłem juniorem, gdzie dopiero zaczynałem pracę w korporacji, czy w rozwijających się korporacjach, to najgorsze, kiedy przechodzą pewne etapy ewolucyjne, nie wiadomo u kogo uzyskać wsparcie. Ja miałem szczęście, bo w tych krytycznych momentach miałem zawsze kogoś, czy to nad sobą, czy obok siebie, osobę, którą uważałem za mentora. Ktoś mi bardzo mądrze kiedyś podpowiedział, żebym nigdy nie szedł jako młody programista niedoświadczony do firmy, w której nie miałbym mentora. I chociaż brzmi to trywialnie, to się u mnie sprawdziło i miałem takie szczęście, że w tych momentach mogłem po prostu z kimś porozmawiać. Tak, niestety mieliśmy sytuację, czy to dotyczące naszych pracowników, gdzie wiedziałem, że jeżeli byśmy powiedzieli pewne rzeczy, odpowiedzieli w pewien konkretny sposób na zadane nam pytania, ktoś najprawdopodobniej straciłby pracę. To sprawiało, na przykład to konkretne pytanie sprawiało, że nam było źle pracować na co dzień. Mieliśmy z tym problem. No i kwestia tego, jak to rozwiązać, jeżeli to tak faktycznie też mnie dotyczy, to szkodzi mi, to szkodzi mojemu klientowi itd., itd. Tak naprawdę jest, wydawać by się mogło sytuacją nie do rozwiązania. My w tamtym momencie, dziwnie się przyznać, skłamaliśmy, ale był to bodziec rewelacyjny do tego, żeby ta osoba tak naprawdę coś w sobie zmieniła. I wykorzystaliśmy tą sytuację, ta osoba została w projekcie, została jeszcze długo i była ta praca zupełnie inna. To było takie wiadro zimnej wody, które wylano na tą osobę. Ale to musiał być już taki bicz zewnętrzny, bo cokolwiek myśmy robili, to nie miało znaczenia, bo tak jakby nie czuła ta osoba z realnego zagrożenia. Ale sytuacje są jak najbardziej. Szczególnie teraz,
tak samo pracuje w wielonarodowościowym projekcie. Zespół ma ludzi z wielu krajów, który każdy ma jakąś tam kulturę swoją. I tak naprawdę można by było się zastanawiać, czy mówienie o pewnych aspektach kulturowych jest tutaj moralne, tak? Czyli na przykład my wypruwamy flagi, a jakiś inny kraj na przykład ma 10 razy więcej świąt niż my. Tak? Nie będę wymieniać konkretnych krajów, ale miewaliśmy takie etapy, gdzie na przykład był straszny crunch, a myśmy robili nadgodziny. Tak? Oni się bawili, a potem zrzucane było to na nas. Są bardzo różne sytuacje. Tak? I wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, jak my do tego podchodzimy. Nie? To każdy świetnie, z nas musi wypracować sobie taki kodeks moralny. Dzięki Łukasz. Będziemy dłużej na ten temat rozmawiać podczas naszego networkingu. Widzę, że tutaj są dwa bardzo ciekawe pytania, które chciałem przeczytać, bo wybiorę najpierw to ostatnie. Dziedziuch Program mówi, zadaje pytanie, w przypadku niezastosowania się do kodeksu etyki lekarskiej, lekarz staje przed komisją etyki lekarskiej i może na przykład zostać zabrane mu prawo do wykonywania zawodu. Co w przypadku programistów? Rewelacyjne pytanie. I miałem nadzieję, że coś takiego padnie. Była taka sytuacja, znaczy prosta odpowiedź, powinna być pewna odpowiedzialność prawna, poza etyczną. I taką sytuację miał Volkswagen, bodajże w Stanach Zjednoczonych, gdzie celowo zostały ukryte przed organami testującymi wyniki emisji spalin, które są de facto szkodliwe dla ludzkości. I ludzie, którzy zostali w to zaangażowani, nie tylko sama korporacja, ale to był jeden z mniejszych przypadków, kiedy w IT bezpośrednio ludzie zostali pociągnięci do odpowiedzialności, bo byli ludzie na dosłownie każdym szczeblu. Ktoś musiał to zakodować, ktoś musiał wiedzieć, co to robi. Ktoś musiał podjąć na managementie jakąś decyzję i byli kierownicy i tak dalej, i tak dalej. Część z tych ludzi jest teraz w więzieniu. I w takich sytuacjach to jest jedyna możliwa odpowiedzialność, tak? Tak samo w przypadku medycyny, tak? Jeżeli byśmy, tak mi się przynajmniej osobiście wydaje, jeżeli mówimy o takich krytycznych rzeczach, które mogą narażać, bardzo dużo firm outsourcingowych tak naprawdę teraz, znaczy, które zatrudniają, przepraszam, outsourcerów, wymaga od nich klauzul, które mówią o tym, że w przypadku złamania etyki, moralności lub narażenia kogoś na pewne konsekwencje, czy to zdrowotne, czy to psychiczne, czy jakiekolwiek inne, będą odpowiedzialni za swoje działania imiennie. Firma ich nie będzie kryła, jeżeli będzie to intencjonalne. Ja osobiście mam coś takiego, to jest bardziej związane z poufnością danych, ale uważam to za rewelacyjną rzecz. Poza tym to też eliminuje bardzo dużą ilość osób. Ja próbowałem rekrutować wielokrotnie do takiego projektu. Ludzie się boją czegoś takiego, ale nie dlatego, że chcą to robić, tylko po prostu nie wiedzą, jak do takich rzeczy podejść, nie zastanowili się. Więc ma na szybką odpowiedź, w takiej sytuacji organy ścigania, prawo, kodeks danego kraju czy organizacji, w której to się wydarzyło. Świetnie. To dziękuję Ci bardzo, Łukasz. No niestety przekroczyliśmy już nasz czas, więc na resztę pytań albo możesz odpowiedzieć na czacie po prostu na YouTubie, albo po prostu już porozmawiamy na Discordzie, na który Was serdecznie zapraszamy i wrzucę Wam zaraz link na Discord, gdzie będziecie mogli porozmawiać z Łukaszem. W sumie za godzinę mniej więcej, bo będziemy jeszcze dwie prelekcje, tylko każda po pół godziny, tak jak i ta, więc już za godzinę będziemy mogli się spotkać z Łukaszem i porozmawiać na Discordzie. Będę i nie mogę się doczekać. Świetnie, dzięki Łukasz. To do zobaczenia. Jeszcze raz brawo, świetna prelekcja i dzięki. Mam nadzieję, dzięki, że też udostępnisz nam slajdy, bo to też uważam, że są bardzo wartościowe. W szczególności te linki do pozostałych podcastów, które nam polecałeś. Bardzo myślę, że chcielibyśmy mieć też do nich dostęp. Jak najbardziej, zaraz się podzielę. Dzięki, świetnie. Jeszcze raz. Dzięki, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.